Cześć wszystkim, nazywam się Konrad Olesiewicz, jestem przedsiębiorcą oraz coachem i trenerem. Chcę Was serdecznie zaprosić na Turkusowe Śniadanie we Wrocławiu 14 lutego. W ten romantyczny dzień będę miał przyjemność prowadzić dla Was warsztat ze Spiral Dynamics. Podczas tego krótkiego warsztatu poznamy podstawowe założenia Spiral Dynamics, przyjrzymy się relacji pomiędzy Spiral Dynamics a turkusowym zarządzaniem oraz zrozumiemy, jak dominujące systemy wartości wpływają na tworzenie naszego otoczenia zawodowego oraz jakie mogą z tego ewentualnie wynikać napięcia. Podczas warsztatu będziemy wykorzystywali karty Value Game, więc powinno być miło i przyjemnie. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam i do zobaczenia we Wrocławiu. No i właśnie co to jest, że tak powiem? Ja do Was przychodzę z takiego miejsca, że pracując w tych moich spółkach, trochę działałem jak taki trener wewnętrzny, coach wewnętrzny, bo właśnie współpracowałem z tymi zarządami oraz z tymi firmami, żeby rozwijać je także organizacyjnie. No i szukałem różnego rodzaju narzędzi, jeździłem sobie po świecie i jakieś tam różne tematy mnie interesowały, na przykład robiłem trening holokracji z Brianem Robertsonem w Amsterdamie i kilka różnych innych. No i w pewnym momencie natknąłem się na narzędzia Valiumacza, które bardzo mnie zainspirowały. To są właśnie narzędzia do zarządzania przez wartości oraz do zarządzania poprzez kulturę. Tak, ja to troszkę rozpakuję, bo dzisiaj o narzędziach samo jako takich nie będę rozmawiał, po tej części warsztatowo-wykładowej, jak to nazwijmy, też zostanę tutaj trochę dłużej, więc jeżeli kogoś mi interesowały konkretnie te narzędzia, to też mam słowo przykładowe raporty, więc możemy usiąść, sobie jeszcze chwilę posiedzieć, to jakoś tam bardziej rozpakować. No ale dzisiaj chciałem się skupić na właśnie tych systemach wartości, bo te narzędzia, o których mówiłem, one są oparte o Spiral Dynamics. I Spiral Dynamics jest taką teorią, która została sformułowana przez Clara Graves w latach 50. Clara Graves w ogóle był amerykańskim naukowcem, psychologiem, który pracował w Illinois College i on wykładał różne teorie psychologiczne. No i studenci go zawsze pytali, cześć. Cześć. Które są dla mnie tak, pewnie. Zapraszamy. No i studenci go właśnie pytali, słuchaj, no ale to nam opowiada, że tutaj tak, jest tu jakieś tam podejście jungowskie, jest podejście freudowskie, później wyszły te wszystkie humanistyczne podejścia, no to która teoria właściwie jest prawdziwa? No bo tak sfrustrowany, że nie był w stanie odpowiedzieć na to, która teoria właściwie jest prawdziwa osobowości, że postanowił zacząć własne badania. No i wiele lat mi to zajęło i to, co, przynajmniej to, co mnie ujęło w badaniach Clara Gravesa, no to jest to, że to były takie badania nie z głowy, że tak powiem, tylko faktycznie z terenu, czyli to taka poważna metoda indukcyjna, tak? Czyli polegało to na tym, że on oprócz tego, że przeprowadzał obserwacje, wywiady z wieloma osobami, no to jeszcze tam badał na jakieś skórne, na jakieś słowa, to nie były czysto deklaratywne testy, no ale to, co on chciał uzyskać, to chciał uzyskać odpowiedź na pytanie, no to w takim razie, co konstytuuje zdrowego, dojrzałego człowieka? Tak? No i zbierał te odpowiedzi od bardzo wielu ludzi, no i wiadomo, ile ludzi, tyle nie było odpowiedzi. Przez wiele lat nie był w stanie z tymi danymi się uporać i w końcu pewnie się zauważył, że te odpowiedzi, one jakoś tak się zbierają w takie, powiedzmy, chmury, jakie są jakieś takie osie tematyczne. To były właśnie takie, powiedzmy, chmury wartości. O tych chmurach jakby wartości zaraz będę opowiadał, ale też to, co zauważył w toku badań podłużnych, czyli tak, na takim długim okresie czasu, u niego około 20-25 lat było, to jest to, że te systemy wartości, one się zmieniają w czasie, tylko nie zmieniają się w sposób taki kompletnie przypadkowy, tylko zmieniają się także taki, no, że ta zmiana też idzie jakimś wzorem, że tak powiem. I to go bardzo zastanowiło, bo nie postanowiłem przez taki długi okres czasu w ogóle tego zrozumieć. No i w końcu umarł, bo był kiepskiego zdrowia. Jego pracę kontynuował jego uczeń Don Beck i jego wspólnik Chris Coleman i to oni sformułowali tą teorię Spiral Dynamics, o której teraz będziemy zaraz rozmawiali, którą też się inspirował Ken Wilber, kiedy pisał swoją książkę i z której zapożyczył, którą się inspirował Laloux, kiedy pisał Pracować inaczej. Frederic próbował zdolnie się dogadać, żeby używać kolory Spiral Dynamics, ale chyba się nie dogadali, z tego co wiem, on jest taki dosyć protekcyjny, jeżeli chodzi o jego prawa, więc no, po prostu dogadał się z Kenem, ale generalnie, jeżeli chodzi o cały silnik intelektualny i silnik ten filozoficzny czy tam naukowy, no to de facto to jest Spiral Dynamics. Oczywiście są pewne różnice, no bo już pewnie zauważyliście tak na szybko, że to już w kolorach. No bo turkus tutaj w Spiral Dynamics to nie jest to samo co turkus, pracować inaczej. Jeżeli mówimy o turkusie w podejściu Laloux, no to jest powiedzmy żółć. Więc kiedy będę mówił turkus w kontekście turkusowych śniadań, no to tak naprawdę mam na myśli żółty. Turkus Spiral Dynamics jest trochę jak czymś innym, ale w Polsce to już tak w ogóle mamy takie trochę pomieszanie, bo w Polsce ten turkus tak naprawdę to być cyran, ale jest turkus, więc jesteśmy jedynym krajem na świecie, gdzie cyran to turkus, no ale... To powinien być tir, tylko że w polskim języku nie ma takiego kolorze. Właśnie jest cyran. Należny cyrankowy, jak ta kaczka. Jest taki... Ale... Lotek tak znany. No nie znamy, dlatego tu masz gdzieś tam 6, bo też uznał, że... Jesteś jedną z 3 osób w Polsce, które znają ten kolor. Teraz już jest ich więcej. Marek koniecznie jak skonsultował to z Laloux i uznali po prostu wspólnie, że ten turkus będzie lepszym rozwiązaniem. No i fajnie. Więc w takim razie po prostu trzeba i warto jakby to wziąć po prostu w nawias, mając tego świadomość. Dobra, więc może troszeczkę jakby odpakuję, czym te systemy wartości są, jakby czym nie są. Jeżeli będziemy mówili o Spiral Dynamics, o tych różnych kolorach, bo właśnie Beck i Coleman tak fajnie to uziemili w coś takiego bardziej prostego, co się nadaje do konsultingu, co się nadaje do projektowania interwencji. Sam Graves był dużo bardziej, że tak powiem, naukowy, zresztą miał takie świeże wspomnienie, bądź bardzo korygowali z Maslowem. Będą, że jak Maslow, znaczy Graves opowiadał, że jak Maslow prezentował swoją teorię, to został tak strasznie zjechany przez wszystkich, że on uznał, że on nie będzie tak jak Maslow, więc będzie jakby robił dużo więcej researchu, dlatego umarł. Nie wydawszy, że tak powiem, swojego najlepszego dzieła. Tak? No ale dobra, mniejsza z tym. Systemy wartości to nie jest osobowość. Tak? Czyli to nie mówimy o testach osobowości, tam jest wspólnego z wielką piątką, jakimiś tam temperamentami i tak dalej. System wartości to jest dla nas ważne, tak? De facto. I to, co też mówił Graves na początku, jak on to mówił o poziomach egzystencji. I co to właściwie oznacza poziom egzystencji? Oczywiście Ken Wilber tam wiele różnych tych ścieżek rozwojowych, ludzkich, że tak powiem, opisywał. Ken, z tego co się widuje, też tak mocno duchowo do tego podchodzi i to jest, też jest super. Jednocześnie tutaj to, od czego Graves wychodził, to jest to, kiedy mówił o poziomach egzystencjalnych, to mówił o tym tak naprawdę, jaka jest złożoność myślenia ludzi o danej swojej wartości. Tak, czyli złożoność myślenia, czyli tak naprawdę ile dana osoba jest w stanie pomieścić sprzecznych lub pozornie sprzecznych informacji i dalej jakby z tym żyć i dalej w nich odnaleźć jakiś sens. Więc kiedy mówimy o tych systemach wartości, no to też mówimy o pewnych poziomach złożoności tego, jak ludzie są w stanie przyswajać i przetwarzać informacje. Warto na tym etapie powiedzieć, że jak będę tutaj dosyć szybko przez to przechodził, będę robił ogromne skróty myślowe. Więc wybaczcie mi to, co teraz robimy jakieś 10-15 minut, ja normalnie robię w trakcie szkoleń przez 3 dni. Swoją drogą też takie szkolenie z Spiral Dynamics w Polsce będzie robione z partnerami, którzy pracują bezpośrednio z Donem Beckiem, ale o tym może powiem troszeczkę na koniec, żeby tutaj się trochę nie wybijać z rynku. Więc tak, ludzie to nie kolory. Nie możemy powiedzieć, że jedna osoba jest jakimś jednym kolorem, to nie tak działa, to nie jest takie, nie można tego tak upraszczać. Mamy różne systemy wartości, które są lub nie są w nas aktywne. Mamy tutaj taki gadżet, który to ilustruje, w pewnym sensie to jest taka matrioszka, ona jest ręcznie robiona w Rosji. I ona ilustruje, może pisnąć, uwaga, pisnęło. I ona ilustruje właśnie taką zasadę, która się ładnie po angielsku nazywa transcendent good, czyli de facto, że mamy różne systemy wartości i cytując klasyka, jakby ogry są jak cebule, mają warstwy, więc w pewnym sensie jakby to działa podobnie. Czyli także na poziomie jakby osobistym, kiedy rozwijamy się na poziomie indywidualnym, przechodzimy przez różne fazy rozwoju, też przez różne fazy jakby systemów wartości, zarówno na poziomie indywidualnym, na poziomie organizacyjnym, zespołów itd., jak i na poziomie społecznym. No tutaj jakby jest taki moment, gdzie można trochę się zgubić, ponieważ ta teoria jest metateorią i można ją używać do wszystkich tych trzech soczewek i faktycznie jest ona też używana czy tam w terapii, czy jakiejś pracy rozwojowej, jest ona używana ewidentnie w biznesie, o czym dzisiaj będziemy głównie rozmawiali, no ale też jest używana w projektowaniu dużych interwencji społecznych. Chyba takim najbardziej znanym przypadkiem użycia to było interwencje w Ameryce Południowej. Don Beck pracował z Nelsonem Mandelą nad rozmontowaniem apartheidu i faktycznie używali teorii Spiral Dynamics do tego, żeby troszeczkę tam posprzątać po tym żadnym postkolonialnym bałaganie. To myślę, że to jest takim niezłym sukcesem. Tak? W ogóle to też był moment, w którym się, z tego co wiem, pojawiły te kolory, bo one nie są ułożone w jakimś szczególnym, że tak powiem, porządku. Wilber je sobie uporządkował, żeby one tam coś reprezentowały, ale na poziomie praktycznym to oni po prostu potrzebowali, żeby to nie było czarne i białe. Bo tam problem tak z polaryzacją w tym Afryce Południowej, czarni, biali i tak dalej, potrzebowali innych kolorów i innych rzeczy, żeby na to zwrócić uwagę. Więc wracając do tych matrioszek, to jest tak, że mamy różne systemy wartości. Może tak, to jest zrobię. Praktycznie każdy z tych systemów wartości, ja zaraz je oczywiście rozpakuję i sobie opowiadam, powiem o tym, co to jest. One jakby wszystkie są u nas mniej lub bardziej aktywne. No i tutaj widzimy tak, do tego możesz na chwileczkę wrócę. No i tak, no i widzimy, że mamy tych systemów wartości X. I może zacznijmy jakby od podstawy. Podstawowym systemem wartości jest system wartości beżowy. On jest odpowiedzialny za bardziej bazowe, podstawowe potrzeby, czyli jedzenie, picie, bezpieczne miejsce do spania i tak dalej. I w momencie, kiedy te systemy, kiedy te potrzeby są spełnione, no to w pewnym sensie otwiera się przestrzeń na to, żeby kolejne systemy mogły się rozwijać, ponieważ jest to model ewolucyjny. Co to znaczy, że on jest ewolucyjny? To oznacza, że on tak naprawdę mówi nam o tym, jak nasze wewnętrzne wartości stykają się z zewnętrznym otoczeniem. Czyli zewnętrzne otoczenie ma bardzo duży wpływ na to, jak te wartości będą się kształtowały. I co to znaczy, że to jest model ewolucyjny? To oznacza to, że w tym podejściu, w tym założeniu każdy system wartości rozwiązuje jakiś problem, ale też tworzy jakiś problem. W związku z tym pojawia się kolejny system wartości, kolejny poziom egzystencjalny, kolejny poziom bardziej złożonego patrzenia na rzeczywistość, który usiłuje ten problem, w którym wartości jest w sposób myślenia rozwiązać, no ale tworzy też nowy problem. Więc pojawia się kolejny system wartości, który potrzebuje rozwiązać problem, który został stworzony z poprzedni. Więc o ile powiedzmy u Maslowa można było odnieść takie wrażenie, że jest jakaś taka końcowa faza, ta sama aktualizacja, jakby to już jest tyle, tak Graves wychodzi z założenia, że no dobra, no nawet jeżeli już będziemy w tym Gravesowym, turkusowym i to będzie większość społeczności, rozwiąże to jakiś problem, ale spowoduje to nowy problem, więc pojawi się kolejny poziom. Więc to jest bardziej na zasadzie, że ludzie tak długo będą ewoluowali, jak będą istnieli, problemy będą się pojawiały, będą rozwiązywane, będą się pojawiały nowe problemy i tak, że tak powiem. I tak już będzie. W tym sensie no gdzieś tam nie ekscytuje się tak bardzo, znaczy tym turkusem, tym żółtym jakby super, no ale jakby zawsze będzie coś. Więc w pewnym sensie, tak jak ja pracuję z zarządami czy coś, to przedstawiam jako teorię, która jest teorią rozwojową. Faktycznie może to być bardzo takie atrakcyjne, no ale zawsze to jest takie ściągnięcie jakby do tu i teraz. Dobra, słuchajcie, no to okej, fajnie, ale jak zawsze będzie coś. Co to się dzieje tutaj, w jakim stanie organizacja jest tutaj, co nam to daje, czemu to przeszkadza i co możemy z tym zrobić. Dobra, no ale to była troszkę dygresja. Więc tak, trochę będę skakał. Tutaj jesteśmy na etapie ogromnych trudnych myślowych, wybaczcie mi to, na etapie neandertalczyków. Tak? I tutaj ludzkość była na etapie, gdzie jeszcze nie za bardzo były społeczeństwa, gdzie oni po prostu przemierzali w jakichś takich grupach przetrwaniowych sawanny czy jakieś tam inne obrazowe tereny w poszukiwaniu jedzenia. W momencie, kiedy już nauczyli się to dobrze robić, no to powstała potrzeba bezpieczeństwa. No i w tym momencie ewolucyjnie ci ludzie zaczęli wytwarzać nowe kompetencje, na przykład mowa, język, więzi. I wtedy można powiedzieć, że wytworzył się ten system wartości purpurowy. Tutaj widzimy taką mamy ikonkę, że jest właśnie jakieś takie plemię, dookoła oni siedzą. I to był moment, w którym faktycznie można było wygenerować pewną nadwyżkę energii. Tak? Czyli te dzieci były opiekowane przez plemię, tam rolnictwo, było więcej jedzenia, więcej czasu, więc mieliśmy pełną nadwyżkę energii, którą ludzie mogli gospodarować. To też jest taki moment, w którym wytwarzało się takie myślenie trochę magiczne, na zasadzie, że krowa umarła, księżyc był w pełni, krowa umarła, księżyc był w pełni, czy takie trochę kulty cargo, no ale to to był przełom, tak? Więc jakby bardzo fajnie, że to wszystko mieliśmy. Widzimy jakby dużo tego systemu purpurowego wartości w takich rytuałach, które obecnie nasz jakieś tam, nie wiem, śluby, jakieś obchodzenie, tam topienie marzanny, właśnie taka cykliczność, taka zgodność z porami roku, jakieś obchodzenie urodzin, to jakby rytuały. No jednakże, jako że ten system wartości rozwiązał ten problem bezpieczeństwa, przynajmniej w jakiejś tam części, no to też spowodował inny problem, że on był dosyć jednak restrykcyjny, ponieważ to był system, w którym w pewnym sensie trzeba było poświęcić siebie dla przeszłości. Tak? Czyli powiedzmy ta przeszłość i podwiązane tymi tradycjami, za tym wszystkim dawało nam pewne bezpieczeństwo i maksymalizowało jakby nasze przetrwanie. Więc niestety było to dosyć ograniczające. Więc pojawił się jeden z drugim, jedna z drugą, którzy uznali, że o kurczę, nie, no to jakby ja tak nie chcę, ja chcę bardziej się wyrazić, ja chcę coś osiągnąć, ja chcę coś zdobyć. No i stał się, powiedzmy, popularniejszy, dużo bardziej ten system czerwony, gdzie wartościami stały się ta siła woli, działanie, pasja. W okresie przejściowym, no to powiedzmy były takie plemiona, właśnie takie pokojowe, tutaj mieliśmy jakby plemiona takie wojujące ze sobą. Później to się przerodziło w takie duże imperia, skróty myślowe, Rzym, Aleksander Wielki i tak dalej. I to było super, ponieważ dzięki temu dało się zbudować duże rzeczy, duże struktury, duże właśnie jakieś organizacje także. Przy czym problem polegał na tym, że one były dość niestabilne, ponieważ jeżeli myślenie było takie, że silniejszy zawsze jest na wierzchu, takie zero-jedynkowe trochę, albo ty rządzisz, albo rządzą tobą, no to bardzo szybko można było takiego króla, czy takiego menedżera, że tak powiem, na samej bazie tego, że ktoś jest po prostu silniejszy, można było go usunąć. Więc w pewnym sensie jakby problem został rozwiązany, tego purpurowego tłamszenia w skrócie, no ale powstał inny problem właśnie jakby takiej niestabilności tego, że było wszystko takie dosyć chwiejne. Więc wytworzył się naturalnie ten niebieski system wartości, którego głównymi wartościami jest ład, stabilność i moralność. Czyli tutaj powiedzmy, weszliśmy w skrót myślowy średniowiecze, gdzie jak mieliśmy wczesny, gdzie mieliśmy jakby tego wodza, to on już był królem, a nie wodza. Czyli oprócz tego, że on był silny i tak dalej, oczywiście tutaj wszystko było, no to oprócz tego jeszcze on był pomazańcem Bożym i nad nim była jakaś hierarchia, tak? Czyli on został, że on jakby nie z przypadku, nie tylko własną siłą został tym królem. No i w tym momencie to był taki moment, gdzie ludzie zaczęli bardziej zwracać uwagę na hierarchię, pojawiły się koncepcje w ogóle krajów, w ogóle narodów, bo wcześniej tego nie było, to były jakieś regiony, to były grupy językowe i tak dalej. No na przykład przestrzeganie zasad, na przykład moralnych przykazań, to są też w pewnym sensie takie, nie chcę użyć słowa artefakty, ale takie powiedzmy dobre przykłady właśnie takiego niemieckiego systemu myślenia, no bo ta moralność trochę była potrzebna. Więc o ile tutaj żeśmy poświęcali siebie trochę dla przeszłości, no to tutaj w pewnym sensie trochę poświęcamy siebie dla przyszłości, tak? Czyli jeżeli będę dobrym obywatelem, dobrym wyznawcą czy coś, no to spotka mnie nagroda kiedyś. Cześć, zapraszam. No i jakby to było super, tak? Oczywiście, jeżeli mówimy o systemie wartościowym, to mówimy o pewnych dobrych i wartościowych cechach i jakościach tych systemów. Oczywiście to już jest wartościowanie, ale załóżmy w kontekście organizacyjnym jakieś, nie wiem, sumienność, przewidywalność, rzetelność, solidność. No ale też może mówić o pewnym wypaczeniu, czyli rzeczach, które niekoniecznie nam służą, czyli na przykład, nie wiem, z nadmiernej surowości, biurokracji, sztywności, takiemu wąskiemu patrzeniu na świat i rzeczywistość. Więc powiedzmy, o ile ten niebieski z tego orientacji na wspólność grupy, już pewnie zauważyliście, że tutaj pojawia się pewien wzór, to jest w grupie na autoekspresję. Czyli w tym pomarańczowym bardzo ważna stała się racjonalność, powstała metoda naukowa, czyli metoda prób i błędów, eksperymentowania, osiągania też, bardzo ważne stało się osiąganie celów, czyli tu mamy samorozwój, sukces, racjonalność, tak? Czyli też myślenie strategiczne, czyli jakby nadal chcę czegoś, bo tutaj w czerwonym było takie jakby surowe chcenie, tutaj nadal czegoś chcę, tylko jestem w stanie rozpocząć trochę bardziej strategicznie. Czyli w pewnym sensie wziąłem sobie moją jakby chęć działania, moją energię, moją siłę do osiągnięcia czegoś. Uzupełniłem to o tą niebieską strukturę, niebieską dyscyplinę, niebieską jakoś tam poukładanie. Teraz jestem w stanie to realizować w sposób bardziej strategiczny, bardziej systematyzowany, jakby z dłuższym horyzontem okresu. No i tutaj właśnie Na tym etapie możemy na chwilę do naszych matrioszek wrócić, że to jest tak, że każdy z tych systemów wartości jest nas mniej lub bardziej aktywny. Każdy z nas ma. Nie do każdego poziomu, ponieważ to też jest dosyć istotne, że powiedzmy, o ile my jesteśmy w takim społeczeństwie zachodnim, cywilizowanym, no to nam dosyć łatwo będzie dojść do poziomu pomarańczowego, mamy kulturę przedsiębiorczości i tak dalej. Jakbyśmy się urodzili prawdopodobnie w jakimś innym miejscu, nie wiem, właśnie w południowej Afryce czy coś, no to możliwe, że dla nas jakby ogromnym osiągnięciem byłoby to, żebyśmy jakby rozwojowo doszli sobie do poziomu niebieskiego. Więc to też jakby zależy po prostu od możliwości zewnętrznych, co tak naprawdę pewne otoczenie nam, jak daleko da nam w pewnym sensie zanieść. Oczywiście też od tych kwestii indywidualnych, no bo nie możemy mówić, że tak powiem, o jednym bez drugiego, bo jak wiadomo kontekst jest bardzo ważny. I w tym sensie jakby też pokazuje to temat Joszki, że jak powiedzmy mamy osobę, której dominujący system wartości w jakimś kontekście oczywiście jest czerwony, to widzi, one mają różne kolory. Tutaj dół jest lepszy, góra jest ciemniejsza. To może pokażę na tym, będzie lepiej widać. Dół jest lepszy, góra jest ciemniejsza. Na zielonym chyba. Tak. I to pokazuje to, że w tym sensie jakby ten... No to na niebieskim. Ten dół symbolizuje warunki życiowe, a ta góra symbolizuje nasze wewnętrzne wartości, jakie mamy, tak? Czyli jeżeli powiedzmy mamy nasze wewnętrzne wartości są głównie niebieskie, czyli głównie koncentrujemy się na zadaniach, na poprawności, na takim co jest dobre, co jest złe i na tym, żeby pieczołowicie wykonywać swoją własną pracę, no jakby znajdziemy się w takim dosyć pomarańczowym środowisku, na przykład nie wiem, strasznie skrótnie się robi, ktoś z urzędu przeszedł, nie wiem, do jakiejś korporacji, która pracuje w Agile'u czy coś, no to jakby jego system wartości trochę jakby topi się w tej kulturze pomarańczowej, w cudzysłowie, która po prostu wymaga trochę bardziej złożonych sposobów myślenia, a kierowanych bardziej na rezultat, na osiągnięcie czegoś, na to, że to nie jest tak, że jak tylko będę pracował rzetelnie i sumiennie, to będzie dobrze. Rzetelna i sumienna praca się przydaje, ale też musimy myśleć o jakby rezultacie. Czyli jakby cały czas wracać, czy to, co robimy, czy ta praca, czy te zadania, które tak pieczołowicie sobie odklikujemy w tym jakimś tam ticket counterze, czy one faktycznie jakby zbliżają nas do realizacji pewnego celu, tak? Więc no tutaj naturalnie będzie napięcie, ponieważ ten system wartości jest trochę za dużo. Analogicznie, jeżeli mamy kogoś, kto jest bardzo nakierowany na działanie, chce jakby tak szybkiego działania, szybkich rezultatów, na przykład fantastycznie się sprzedawał, się sprawdzał w sprzedaży. Jeżeli trafi do bardzo zbiurokratyzowanego środowiska, no to on też jakby będziemy mieli pewne niedopasowanie, będzie jakieś tam napięcie z tego wynikało. Tak? Oczywiście to może być napięcie rozwojowe, to może być wszystko jakby fajne, dobre i tak dalej, no ale też możemy chcieć, żeby te napięcia w pewnym sensie jakby je minimalizować po to, żeby to bardziej zharmonizować. No, zależy jakby od tego, czego potrzebujemy. Ale pamiętajmy, że człowiek nie jest kolorem, że w różnych kontekstach mogą nam się aktywować różne kolory. Bo jeżeli idziemy do pracy, to może nam się aktywować bardzo system pomarańczowy. Jeżeli jesteśmy w domu, albo czerwony, jeżeli jesteśmy w domu, no to tam w sytuacji rodziny, no to może nam się dużo bardziej aktywować system wartości kulturowych. Znaczy, oczywiście możemy się regresować, tak? No bo jeżeli na przykład, nie wiem, umrze ktoś bliski z rodziny, no to wiadomo, że gdzieś tam na jakiś czas możemy wrócić do tych innych systemów wartości. No ale to już nie chcę jakby tego komplikować, będzie taki niuans. Ważne jest to, żebyśmy do tego podchodzili tak zdroworozsądkowo, bo ostatecznie są to jakieś słowa na PCV i jakby nie możemy ludzi, że tak powiem, przypadkować do czegoś takiego, tak? Więc póki jest to przydatne, używajmy tego, ale jakby niech to nie będzie narzędzie do jakiegoś tam, niech to nie będzie narzędzie opresji, że tak się wyrażę, tak? Dobra, więc wróciliśmy na pomarańczowym, super, fantastyczny system wartości, on nam dał bardzo dużo, dał nam bogactwo, dał nam no, takie piękne miejsce jak tutaj, dużo nadwyżki znowu energii, pieniędzy i wszelkiego dobra, zwłaszcza w krajach zachodnich, no ale też spowodował pewne problemy, mianowicie takie, że mamy do czynienia z nadkonsumpcją, teraz dużo się mówi o zmianie klimatu, która jest związana jakby też z tym, że mamy to nadkonsumpcję oraz w związku z tym, że jest to system wartości bardzo nakierowany na ekspresję, czyli dosyć indywidualistyczny. Też często możemy mieć taką sytuację, że osoby, które bardzo są nakierowane na cel, bardzo głęboko jakby są w tym systemie wartości, są w tym sensie odcięte od siebie, odcięte od emocji, odcięte od innych osób, z którymi współpracujemy. Dosyć samotnie, że tak powiem, może być. Więc naturalnie wytworzy się system wartości zielonej, który buduje na tym bogactwie, które pomarańczowe, że tak powiem, zbudował, gdzie głównymi wartościami jest harmonia, wrażliwość i społeczność. Czyli takie zwrócenie się bardziej jakby ku sobie, ku swoim życiu wewnętrznemu, ku swoim emocjom, ku relacjom z innych ludzi. I tak naprawdę takie włączenie czucia. Czucia tego, co się dzieje ze mną, czucia tego, co się dzieje z innymi. I to jest bardzo wartościowy system. Znaczy każdy jest bardzo wartościowy, bo każdy jakby coś wnosi, tak? Znaczy by się nie pojawił, bo zakładam, że życie jest w głowie, tak? I wszystko się pojawia z jakiegoś powodu. Więc jakby on włącza czucie z powrotem jakby naszego repertuaru. No i z tego czucia dużo więcej rzeczy staje się możliwych. Aczkolwiek ma też swoje, że tak powiem, wypaczenia, inaczej by inne systemy się już nie pojawiały. Wiecie, takie, że może być za bardzo nafiksowana na harmonię. Czyli na przykład, no, jeżeli chodzi o wewnętrzną harmonię, no to można osiągnąć co najmniej na dwa sposoby. Albo rozwiązać problem, albo odwrócić się od problemu. Ja też nie mam problemu, skoro nie widzimy problemu, tak? Taki dobry daję przykład. Kiedyś pracowałem w takiej grupie, gdzie w sposób, powiedzmy, zielony, ludzie na podstawie konsensusu mieli podjąć decyzję, na jaki NGO, na jaką fundację, jakaś pula pieniędzy będzie przeznaczana. No i nie mieli na to algorytmu, nie mieli takich specjalnych struktur, mieli po prostu się dogadać i osiągnąć jednomyślność. Generalnie proces się załamał, bo to było tam 100 osób, więc jakby właściwie nierealne zadanie. I w pewnym momencie jedna z tych osób zaczęła palić te pieniądze, bo uznała, że te pieniądze wprowadzały tak dużo dysharmonii do grupy, że lepiej te pieniądze spalić i żeby grupa, że tak powiem, utrzymała spójność i była harmonijna, niż, że tak powiem, martwić się takimi rzeczami. I to jest oczywiście bardzo jaskrawy przykład, ale też jakby pokazuje, jak zielony w pewnym sensie może do niektórych rzeczy podejść. Więc ekstremalny przykład, to prawda. I tutaj też warto nadmienić przy tej okazji, że zachowania to nie jest system wartości. Oczywiście w przypadku niektórych systemów wartości, które determinują de facto, co myślimy, niektóre zachowania są mniej lub bardziej częste i tak dalej, ale ważne jest to, że jeżeli mówimy na przykład o agresji, o złości, no to nie możemy mówić, że o, to agresja złośna, to musi być z czerwonego, bo to nie tak, bo to są systemy wartości, czyli to jest dla nas ważne. Jeżeli ktoś, na przykład, nie wiem, zagraża mojej rodzinie, no to powstrzymam cię, będę agresywny. Jeżeli ktoś zagraża, nie wiem, ktoś wpycha się w kolejkę, że tak powiem, nie przestrzega zasad, zatrzymam cię, tak? Jeżeli ktoś zagraża moim celowym umysłowi, zatrzymam się, jeżeli ktoś zagraża harmonii grupy, spalę pieniądze, tak? Więc jakby ważne jest to, żeby że zachowania nie równa się wartości. Wiele nam to może powiedzieć, no, ale możemy się na tym zafiksować, tak? Dobra, żółty, czyli turkusowy, już tak troszeczkę na koniec. O tym turkusie nie będę mówił od razu. Od razu mówię, że nie będę o tym mówił. To jest bardziej stan bycia niż stan poznawczy, przynajmniej dla mnie do omówienia, więc powiedzmy na jakichś warsztatach jakichś dłuższych moglibyśmy się w to wczuć i może coś byśmy poczuli. Ja na chwilę obecną się nie czuję na siłach, żeby o tym tak poznawczo opowiadać, ale skupmy się na chwilę na tym żółtym, czyli tym turkusowym w nomenklaturze dla mnie. Więc tak, no to jest system tak zwanego drugiego rzędu i wszystkie te systemy do tej pory, one w pewnym sensie są takie samopotwierdzające się, czyli głównie widzą swój system wartości, czyli to jest osoba, która ma w jakimś kontekście dominujący system wartości któryś z tych, no to ona de facto, jeśli wydaje, że ona jakby znalazła odpowiedź na fundamentalne problemy życia. Czyli coś tam, tutaj osoba z czerwonego systemu wartości przemocy, wszyscy tam świętoszki, którzy tam chodzą, tam przestrzegają tych zasad, oni się na życiu nie znają, to liczy się tylko siła, władza i tak dalej. Problem pomarańczowego, no to o, ci wszyscy dewoci, oni tam siedzą, nic nie robią konkretnego, tutaj życie to trzeba carpe diem, koło swego losu, jakby jedziemy z tematem, tak? Ci tutaj, no ci pomarańczowi, o Jezu, no to masakra, w ogóle nie mają miłości w swoim życiu, najważniejsze są relacje i tak naprawdę oni tracą życie, bo nie wiem, bo zarabiają pieniądze, ale czy to jest życie najważniejsze, tak? Więc jakby w tym sensie, to oczywiście karykaturalnie to pokazuje, tak? Ale w pewnym sensie jest trochę tak, że jest taka polaryzacja. No i system żółty, ten turkusowy, jest takim też systemem, który przynajmniej w tej teorii, który mówi o tym, że to jest coś takie patrzenie bardziej holistyczne, bardziej systemowe, znowu bardziej złożone. Jest to system wartości, który jest w stanie rozpoznać inne systemy wartości. Tak, czyli w pewnym sensie jest w stanie wziąć siebie też na nas. I też ma świadomość, że no, jakby nie ma odpowiedzi na wszystkie problemy i pytania życia. Tak, bo tutaj w tym systemie najważniejsza jest synergia, systemowość, integralność. Już tak trochę robi się dziwnie, nie do końca wiem, o co chodzi, ale w dużej mierze jest to system, który ma już dużo bardziej globalne spojrzenie na wiele rzeczy. Tutaj mamy tą kwestię ewolucyjnego sensu, o której wspominał Łukasz, tego, że dla organizacji i dla danej osoby ważne jest to, żeby faktycznie zrozumieć swoje miejsce w ekosystemie i żeby nasze miejsce w ekosystemie, jakiekolwiek on nie wiem, czy to jest łańcuch dostaw, czy to jest nie wiem, rodzina, czy jakaś społeczność, żeby po prostu mieć pozytywny wkład do tego kontekstu, w którym jesteśmy osadzeni. I tutaj faktycznie możemy mówić o sensie, bo ten system oprócz na zasadzie matrioszki włączania wszystkich poprzednich systemów wartości no bardzo mocno czerpie z tego, tak? Czyli z tej orientacji na cel, z tej sprawczości, z tej konkretności, ale także ma włączone już czucie. Ma włączone czucie siebie, ma włączone empatię, ma włączone także innych. Halo? Chyba się ktoś wymyśli. Więc w tym momencie jakby mamy dostęp zarówno do tej naszej części analitycznej, jak i do tej części także intuicyjnej i czuciowej. I kiedy mówimy o sensie, to w pewnym sensie, tak żeby to operacjonalizować, to możemy mówić o celu, który wypływa z czucia. Tak? Czyli to jest cel, który faktycznie czujemy i który jakby warto jest realizować z tego lub innego powodu. Dobra, słuchajcie, ja bym na tym etapie już skończył takie przechodzenie na szybko po tych systemach wartości. Przeszedłem do takiej części warsztatowej, chciałem wam się trochę pobawić kartami, bo to było takie bardzo teoretyczne, takie bardzo... na gorąco. Słucham? Na szybko, na gorąco. No i na szybko i tak bardzo oględnie, tak? Ale teraz chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli w ogóle, jak to, o czym mówimy, w ogóle przekłada się na naszą rzeczywistość organizacyjną. I teraz bym was zaprosił do tego, zrobimy sobie taką rundkę. Ja rozdam karty, będę was prosił, żebyście się dobrali w pary, rozdam wam karty i to będą karty z zakresu kultury organizacyjnej. I dostaniecie te karty biało-czarną stroną do góry. Jest taka prośba, żebyście wybrali sobie kartę, która najlepiej opisuje, że tak powiem, obecny stan tego, co doświadczacie w waszej organizacji, czy w kontekście, który sobie wybierzecie, ale akurat karty są pod organizacją, więc dobrze byłoby to w tym kierunku zrobić. No i później, jak wam te karty rozdam, dam wam parę minut, żebyście sobie indywidualnie sobie przejrzeli, zobaczyli, że tak powiem, co tam dla was działa najlepiej. I później będziecie mieli trochę czasu, żeby w tych parach się powymieniać wrażeniami, że tak powiem, odnośnie tego, jakie to było dla was doświadczenie, co to dla was oznacza. Więc zrobimy taką rundkę, później jak nam czas pozwoli, zrobimy sobie jeszcze drugą rundkę w kwestii kultury organizacji, znaczy ze struktury organizacji, tak zwaną kwestię kultury, czyli czemu coś robimy, jak i struktury, czyli jak coś robimy. Tak? Tutaj mamy przykład przywództwa, więc będziemy pracowali na kartach na przywództwie. Oczywiście później w pewnym momencie was poproszę, żebyście odwrócili te karty ze strony czarno-białej na stronę kolorową i wtedy się okaże, powiedzmy, z jakiego papiera ze systemu wartości dany aspekt kultury organizacyjny był. No i to będzie tak, że właśnie będzie 6 różnych kart do tego. Też możecie w tym momencie się zastanowić, kiedy już opiszecie obecny, czy tam wybierzecie kartę, która was obecny system wartości odzorowuje, żebyście też zastanowili się, jakbyście chcieli, jaki byłby pożądany przez was dany aspekt organizacyjny. Jeżeli wasz obecny jest tak samo jak wasz pożądany, super, macie jedną kartę, a jeżeli nie, no to po prostu będziecie mieli dwie karty, jak jest obecny, jakbyście chcieli, żeby było. I później na mój sygnał sobie to odwrócili. Więc na razie, czy są do instrukcji jakieś pytania odnośnie tego?